drogę ciężko zacząć. 3 lata. Bardzo się cieszę, że znowu mogę stanąć z tym napisem za plecami. Przynajmniej, że trochę też jestem wzruszony. Ja nazywam się, mam nadzieję, że się zwiedzi Mino Kazimierski. Jestem pomysłodawcą Federka. Obok mnie stoi Tomasz Rymczewski, dyrektor tej szkoły i gospodarz tego wydarzenia. No i będziemy mieli przyjemność, albo też nieprzyjemność, zależy jak zareagujecie, rozpocząć to wydarzenie. Ono już poniekąd się rozpoczęło, część zajęć warsztatów już trwa, ale oficjalnie właśnie rozpoczynamy tutaj. 3 lata temu konferencję rozpocząłem od analogii. Teraz taka prośba, żeby osoba, która nie jest właścicielką tej czarenki, uciekła. Czarenka to jest moim życiem. To jest znany w każdym razie. 3 lata temu rozpocząłem konferencję, porównując przygotowania do wyprawy góry. No, jak widać, mamy zachętę do tańczenia, więc nie może wstaniemy, zatańczymy. Dobrze, że zarezerwowane miejsce. Mam to takie skojarzenie, a nie wiem, czy domyślicie się, co może łączyć Hendrzeka z konferencją Godelek. A, otóż tak naprawdę łączy je słowo porażka. Dlaczego porażka? Chciałem wam opowiedzieć o władzy skrótowo, o mojej wyprawie na Elbrus w 2005 roku z kolegami, z dwoma kolegami postanowiliśmy wejść na najwyższy szczyt w Europie, czyli Elbrus. A to było wyzwanie, ponieważ ograniczony budżet oczywiście, to jeszcze takie czasy, bym powiedział, końcówka studenckich, początek takich zawodowych, więc jeszcze człowiek finansowo nie jest, a zresztą kiedykolwiek człowiek był finansowo dobrze ustawiony. Ale duże wyzwanie też, jeżeli chodzi o zdobywanie wszelkich prawnych dokumentów, tak, zezwoleń. No i przede wszystkim sam dojazd do logistyki. Udało się to zrealizować. Dojechaliśmy na miejsce po dniu podróży, zmieniania się, założyliśmy ostatni obóz na wysokości 4300 metrów. Pogoda fantastyczna, obóz właśnie tak wygląda na 4300 metrów. W nocy wyruszyliśmy na szczyt. Też wszystko się układa, jest piękna pogoda, chłodno, czyli człowiek może iść w miarę komfortowych warunkach. Ponieważ szliśmy różnym tempem, to się w pewnym momencie rozdzieliliśmy, to też oddzielnie, czy podłączyłem do grupy Norwegów, ponieważ grupa 10 osób, czyli żołnierskim tempem, mimo że śnieg popadł, to tam wrnęli, ja stwierdziłem, że jestem mocny, więc wyrnąłem z nimi. No i tak doszedłem do wysokości 5400 metrów, gdzie po prostu padło. Stwierdziłem, że chwilę odpocznę. Zbudziłem się po jakiejś godzinie, dwóch. Stwierdziłem, idę dalej. Może zrobiłem 100 kroków, tak, krok za krokiem. Zostało 200 metrów jeszcze, tak? Jest już blisko. Można powiedzieć, że prawie go widać. Ale minął mnie, właśnie spotkałem kolegę, który w tym czasie zdążył tak na szyb, wracał. Więc on tak patrząc na mnie, powiedział, słuchaj, może bym się odliczył do tyłu od 20. Okazało się, że nie jestem w stanie tego zrobić. A więc uzgodniliśmy, że jednak schodzimy, tak, że nie ma co się tam dalej pchać. Mimo, że dostałem zawsze kadynami, mimo, że wiele osób mi pomagało, to zejść w ukośno. Zeszliśmy do obozu, wtedy się zupełnie wszystko odmieniło. Był pomysł na to, że powtórzymy wejście za parę dni. Nie udało. Pogoda się zepsuła, musieliśmy się wycofać. Wiele przygotowań, niestety porażka, tak? Można by było powiedzieć. Podobnie jest z studentem. Było wiele zamysłów. Tutaj wymieniłem granty, mieliśmy zdobyć, tak, staraliśmy się dofinansować ministerstwa. Był plan taki, że to wydarzenie będzie budowane w kilku szkołach, że zintegrujemy rady pedagogiczne, zrealizujemy jakieś projekty, budujemy działania, które są związane z koderkiem, podstawą programową, tak żeby faktycznie przy okazji tego, co dzieciaki robią codziennie w szkole, jednocześnie miały jakiś taki cel w postaci właśnie koderka. Że zaangażujemy duże instytucje, które z reguły na początku entuzjastycznie reagują, bo fajne rzeczy robicie, pomożemy. To się okazuje, że niekoniecznie. Ja osobiście chyba
wysłałem zaproszenie, zapraszałem ponad 200-300 osób, w okolicy 200-300 osób. Z tego 100 odmówiło, albo nie odpowiedziało. Więc wyobrażacie sobie, jaka frustracja jest w momencie, kiedy właśnie wykonaliśmy tę pracę i ona się nie spotyka z celem. Mieliśmy stworzyć nowy system rejestracji, tak, żeby te wszystkie potyczki, które być może mieliście okazję doświadczyć, żeby ich nie było, też nie udało się to zrobić. W szczególności, podkreślić, byście widzieli te wszystkie błędy, tak, niedociągnięcia, które nam się tutaj pojawiły. W szczególności, stąd gdzie mieliśmy przygotować dzisiaj tę prezentację, więc umawialiśmy się wielokrotnie, że tak przynajmniej z godzinkę sobie popracujemy. To jest szkic tej prezentacji. To my dzisiaj przygotowamy, więc mamy od tego, więc będziemy do tej prezentacji iść. Zatem jeżeli mi się pojawia jakiś wyrób, to dlatego, że jakby powiedzieć, być na 24 dzisiaj. Ale się wczoraj nie wiem. Więc tak w sumie się zastanawiam, dlaczego tu jeszcze jesteście, skoro wam mówię, że ta konferencja jest porażka. Ale cieszę się, że jesteście. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć o tym, że tak naprawdę to, jak postrzegamy rzeczy, ma duże znaczenie. Tak? Możemy spojrzeć na te wydarzenia, o których opowiedziałem, z innej perspektywy. Przede wszystkim wybrałem Eltrus. Tak samo przygotowanie tej konferencji to jest przede wszystkim najważniejsza droga, moim zdaniem. To, co tak naprawdę się odbywa podczas tej wyprawy, to jest to, co nas buduje, a to, czy osiągniemy ten cel, fajnie jest, jak to osiągniemy, tak? Ale czy to jest najistotniejsze? Moim zdaniem nie. Ale też jest ważne, z kim coś robimy. Dla mnie taką podstawą, takim podstawowym doświadczeniem było to, że fajnie się chodzi z kolegami po górach, ale szczyty górskie to osiągamy tak naprawdę przez moją żoną, czy ten najwyższy szczyt, mimo że wszedł właśnie moją żoną, Katarzyną. Więc choćby dobór odpowiednich osób ma to znaczenie, jakby jak chodzimy na szczyt. Ale sama wyprawa, tak, to pierwsza fantastyczna przygoda, myślę, że kilka godzin mógłbym opowiadać o tym, co nam się wydarzyło. Pogoda się załamała, więc musieliśmy zmienić rejon. Dzięki temu zwiedziliśmy tak naprawdę pustoszały rejon Kaukazu. Fantastyczne widoki, lodowce, tak, zresztą ten szansek to jest widok z namiotu, tak? Być rozwidzem i mieszkać ponad murami, polecam, tak? Jeżeli jeszcze tego nie doświadczyliście, to jest naprawdę przyjemne. Podobnie z Kodery, jako konferencja. Te wszystkie źle można zastąpić tak naprawdę tym. Mamy ponad 100 różnych warsztatów. Jest 26 prelekcji dzisiaj zaplanowanych, 12 stoisk pokazowych. Ponad 130 wolontariuszy zaangażowało się w przygotowanie tej konferencji. Zajęcia będą prowadzone przez ponad 120, a tutaj okazuje się, że ponad więcej, bo nasi kolegi dzisiaj okazują, że nie są zmienieni na liście, które sterujemy. Dla mnie najważniejsze jest to, że akurat to wydarzenie z takim dużym zaangażowaniem włączyli się nauczyciele i uczniowie. Jest bardzo wiele zajęć prowadzonych po prostu przez nauczycieli i przez uczniów, co zawsze było domeną PDK, ale nigdy na taką skalę jak dzisiaj. No to jest główna zasługa tak naprawdę motywacji, tutaj przeszedł Tomek w gronie nauczycielskie i w motywację uczniów, ale to jest naprawdę moim zdaniem duży sukces, więc mam nadzieję, że tak naprawdę ta konferencja to przede wszystkim będzie fantastyczne doświadczenie dla tych osób i że ta droga i to jak w jaki sposób co osiągnęliśmy, tak, już w tym momencie jest ważne, to będzie bardzo świetne doświadczenie budujące. Ale też należy wspomnieć o tym, że w sumie mamy całkiem spore grono partnerów, sponsorów tej konferencji, dzięki temu wygląda tak, jak wygląda. Mam nadzieję, że ma rys profesjonalnej konferencji, i bo o to nam chodzi. Dla większości z was ta konferencja to jest jakiś piknik na obłowę w szkole. Może trochę bardziej spektakularny, może nie, nie wiem, jak ma się później w szkole. Ale tak naprawdę konferencja jest wisienką na to, czy działa i tego, o co to naprawdę chodzi. Chodzi o inspirowanie do podejmowania działań, samodzielności, sprawczości, przede wszystkim młodych ludzi, ale nie tylko, bo się okazuje, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy w jakiś sposób pozbawieni takiego genu brania rzeczy w swoje ręce. Tak? Mamy zawsze jakieś obawy, troszeczkę wychodzimy chyba z takim doświadczeniem ze szkoły, że
porażka jest czymś, co nas zniechęca, na co najbardziej się fokusujemy, żeby przypadkiem nie mieć porażki, a jak się boimy tej porażki, to często nie podejmujemy wyzwań. Jeżeli chodzi o samego Piotrka, tak, w czasie pandemii uczniowie przygotowywali konferencje online'owe, tak, to były spotkania na przykład prowadzone przez kilka szkół z Markiem Kamińskim, z Piotrem Mojem. Były też zajęcia prowadzone dla przedszkolaków wersji online'owej. Robiliśmy spotkania takie międzyszkolne z młodymi przedsiębiorczymi osobami. Jeżeli chodzi o samo to wydarzenie kolegowe, ono było związane także z przygotowaniem młodych ludzi do tego, żeby po prostu byli w stanie wziąć odpowiedzialność za te zadania, które przed nimi leżą. To jest naprawdę duże wyzwanie. I do końca tak naprawdę większość osób sobie z tym nie zdaje sprawy, co fajnie dzisiaj przed 3 godziny, 5:10, kiedy nagle tłum prelegentów ruszył na stanowisko i nie było wiadomo co robić, mimo że się przygotowywali. Były warsztaty dla grupy reporterskiej, same dzieciaki prowadziły zajęcia dla innych dzieciaków w swoich szkołach, czyli uczyły robotyki. Te wszystkie działania to jest przede wszystkim klucz tego podejścia. Ta konferencja, to jest tutaj właśnie wisienka, to jest to, co wy możecie dostrzec jako tak naprawdę lupie na tych wszystkich działaniach, które były podjęte do tej pory. I to, co jest najważniejsze, moim zdaniem, tym wszystkim, to jest to, że uczymy się nawzajem od siebie, tak? I tutaj nie ma znaczenia to, czy ktoś ma doświadczenie 30-letnie, czy ma doświadczenie jednego roku. Tak naprawdę często możemy się wiele nawzajem od siebie nauczyć i dlatego między innymi pod hasłem tej konferencji jest łączymy pokolenia. Hasło, które widzicie z tyłu, przekazywałem, ten czeka. To jest hasło na cenie konferencji. Mi się zmierzy miło, jak to dyrektor robić pamiątkę. To jest koszulka z jednej z poprzednich konferencji. Z Kodekiem nie mam wspólnego tyle co Michał. Przeszłam dopiero jedną edycję, to jest moja druga. Ale wystarczy przeżyć pierwszą, żeby coś poczuć. Powiem wam taką piszutą historię, którą moi uczniowie i moi nauczyciele w większości znają. To jest taka historia z czasów, kiedy panował taki zwyczaj na Bliskim Wschodzie, że szczególnie w jednych rodzinach, kiedy organizowano wesela, to każdy przychodzący na wesele wlewał do takiej wspólnej stąpi pewną ilość czego? To jest biało, a on wlewał pewną ilość wina. Tak? Wiem, że alkohol to jest kolor, ale tam był taki zwyczaj. I pewien człowiek pomyślał sobie, że jeżeli w imprezie będzie uczestniczyło 100, może plus 100 osób, jak on wleje, on jedyny wleje wino, wyleje wodę, to dla niego będzie taniej, a resta nawet nie zauważy. Jak się domyślacie, podczas wesela wszyscy pili wino, wszyscy pili wodę. Tak? Dlaczego? Bo nie było wina. No, oczywiście każdy z uczestników wesela tak sobie pomyśla. Jak ja wleję wodę, to resta nie zauważy. Widzicie, tego przykładu można używać, ja czasami używam w takich negatywnych sytuacjach. Na przykład mówię, że słuchajcie, nie gadajcie, bo ty myślisz, że ty szef już nie przeszkadzasz, a cała reszta gada. A cała reszta jest cicha. Każdy tak sobie myśli, mamy chaos, nie? Albo nie rzucaj papierka, nie rzucaj plastiku, bo każdy sobie tak pomyśli i mamy wyspy plastikowe na oceanie i tak dalej, nie? Ale pomyślałem sobie, że tej historii mógłbym pierwszy raz użyć do takim pozytywnym dźwiękiem. A pomyślcie z drugiej strony, jaką macie moc, idąc na takie wesele, z takim oto baniaczkiem. Jaką macie moc, mówię to szczególnie do uczniów, ale to teraz również. Jaką macie moc, jak dużo od was zależy, co wlejecie do tego swojego planu. Wyobraźcie sobie, że bierzemy polokopy. Młodzi nie znają czegoś takiego wytworu. Co pomagać, cokolwiek wam przyjdzie do głowy, najbardziej absurdalne. Jak się nazywają te szampany dla dzieci takie? Piccolo. Piccolo też może. Wlewamy do tego piccolo. I robimy sobie taką... Ja sobie robimy z wesela i wlewamy piccolo. Sprzedajemy ten pomysł innym. Wszyscy na weselu piją piccolo. Zobaczcie, jak on ma przekonać. Kochani, współdziałanie, wpływanie na innych w taki właśnie pozornie malutki sposób powoduje, że świat wygląda tak, jak wygląda. Dlatego, że to my właśnie, ja tego nie było widać. Dziękuję bardzo. To my właśnie tworzymy przyszłość. To ty tworzysz przyszłość. Od tego, co tam lejesz, będzie zależało,
jak będzie wyglądało wesele, jak będzie wyglądał podarunek, jak będzie wyglądała szkoła, jak będzie wyglądała życie. To jest taki moment, jeżeli mówimy o właśnie współdziałaniu, a pewnie większość z Was już tego doświadczyła, bo mam nadzieję, że jesteście stałymi fanami Koderka, ale prosiłbym Was, żebyście wstali. Zabezpieczcie okolice wokół swoich czasowych partnerów, bo będzie zadanie takie do tych ustaw. Więc prośba jest taka, nasze cztery podskoczyły. Uwaga, 3, 4, 3. No, było fajnie, ale nie lubię. A jakkolwiek Tomek opowiadał o tym, że każdy ma swój skład, fajnie, bo wierzę taki na chaos, nie gorzej, ale może postawimy sobie technicę, bo to nam się nie uda, to się trudno będzie porażka, ale żeby było jedno piękniejsze, ja? 3, 4, 3. No, to był jakiś fałszywa mutkratys jeszcze raz. 3, 4, 3. No to jeszcze ostatni, tak, żeby... Wszyscy gotowi? 3, 4, 3. Fantastycznie, bardzo Wam dziękuję. To jest koniec szkolnika, wyskaczemy. Dla tych, którzy nie są zorientowani, wyjaśnię, że już mamy takie technologie, które pozwalają uzyskiwać energię dowodu, więc są w różnych miejscach, bo Państwo mamy technologie, które się komunikowe zbierają energię od naszego dochodzenia. W szczególności myślę, że ten drogi Amsterdam tutaj jest. Także to są zdanie, że to było na jakieś kratki dalsze, na zakresie godziny. Może coś przekonuje, ale tak mi się wydaje, że to jest dobry sprawa. Być może zrobię kryzys energetyczny, który nie przeżywam, bardzo wiele. Drugą tradycją Koderka jest to, że pokazuję ten obrazek. Na każdym otwarciu jest obrazek. On służył jako pretekst tego, żeby opowiadać ten nasz Koderek, nowe technologie, transformacja cyfrowa. Staram się zawsze opowiadać właśnie w tym kontekście, odwołując się do tego obrazka, czym jest transformacja cyfrowa, albo z jakimi wyzwaniami, szansami się to kojarzy, jakie może budować właśnie zagrożenia. Też zastanawialiśmy się na konferencjach, jak będzie wyglądał kolejny obrazek, tak? Gdzie będzie to zdjęcie na kolejny obrazek. I w 2019 roku myślę powiedzieć, że te wszystkie przewidywania myślę, że absolutnie były nieadekwatne do tego, co nas później spotkało. Tak? Myślę, że na tym obrazku, który mógłby się pojawić pod spodem, moglibyśmy wyświetlić pusty teren, tak? W czasie pandemii wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, albo, nie wiem, pełno zamieniony na schron, tak? W czasie wojny. Więc te zaskoczenia to tak naprawdę to, co nastąpiło, było wielkie zaskoczenie. I też to, co myślę, ten czas nas nauczył, że nie ma co czekać na jakieś instrukcje odgórne, a na jakieś rozwiązania systemowe. Trzeba po prostu brać sprawy w swoje ręce. I ci, którzy reagowali właśnie zwinnie, ci, którzy potrafili wyciągać choćby ze swoich błędów na porządku decyzji, wnioski i zmieniać, tak naprawdę wygrywali. To te szkoły, które szybko zareagowały właśnie na okres lockdownu, dużo szybciej sprawnie sobie poradziły z problemem w naszej lekcji zdalnej, która nie jest zdalna. No właśnie, skończę z tym reagowaniem, tworzeniem, pracowaniem. My jesteśmy w szkole. Mówiliśmy się, że ja będę mówił o tym, co Michał, tylko że w perspektywie szkoły. Ja uruchamiałem zdalne nauczanie w dwóch szkołach, tak się zdarzyło. W jednej kończyłem pracę, a w drugiej zaczynałem. Widzicie, że nasza szkoła zaledwie się uruchomiła, już musiała przejść na zdalne. Dosyć szybko nam się to udało, w dużym stopniu dzięki Michałowi. Byliśmy otwarci. Odkrywaliśmy to, co nam przyniósł świat. Myśleliśmy, że pandemia jest straszną lipą, ale okazało się, że jest jeszcze większa lipa. Zresztą przyszła wojna i okazało się, że nasza szkoła stanęła na głowie. Okazało się, że w naszej szkole pojawiło się prawie 200 ludzi nie mówiących częściowo naszym językiem. Musieliśmy być elastyczni. Otworzyliśmy naszą szkołę, otworzyliśmy 8 klas, zaczęliśmy żyć z tymi ludźmi. Większość z nich nadal się z nami uczy. Nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co będzie za tydzień. Ważne jest to, żebyśmy reagowali na to, co przychodzi. Wiecie, bo podręczniki zmieniają się co kilka lat, wytyczne ministerstwa zmieniają się co rok, a życie przynosi nam nowe wyzwania codziennie. I to samo dzieje się w naszych klasach. Coraz
Częściej się mówi o tym, że lekcja powinna wyglądać, mówi się o projekcie, o tym, że uczniowie powinni sami dochodzić do wiedzy. I dokładnie tak to działa. Uczniowie muszą zacząć czuć swoją sprawczość. Muszą wiedzieć, że dzisiaj coś się pojawia na lekcji nowego i my możemy coś z tym zrobić. Kolejne hasełko, to też nie jest jeszcze dzisiejsza konferencja. Odkrywamy świat. Teraz wreszcie pasuje mi do butów. Kochani, idziecie do klasy. Kochani, czy nauczyciele, rodzice, uczniowie na co dzień odkrywają świat. Mówi się o metodzie projektu, żeby uczniowie zaglądali do encyklopedii, do książek, grzebali, majsterkowali. Zobaczcie, to co dzisiaj tutaj się podziedziało, to jest ich odkrywanie świata. Gdyby wszyscy konformistycznie patrzyli w to, co im pokazuje edukacja, to nie byłoby żadów, nie byłoby komputerów, nic by nie było. Dzięki temu, że młodzi ludzie mówili nie, ja chcę na to spojrzeć inaczej. Dzięki temu, że ktoś im na to pozwolił, rodzice, nauczyciele, że docenili to, że ci ludzie mogą mieć lepsze postrzeganie świata albo inne postrzeganie świata, pojawiło się dużo fenomenalnych rzeczy na świecie. I chcemy, żeby w szkole tak się działo, żeby na tym polegała szkoła. Żeby szkoła polegała na tym, żeby uczniowie na co dzień odkrywali świat. Wiecie, po czym to można rozpoznać? Ja na co dzień jestem nauczycielem. Ponoszę porażki. Wychodzę z klasy, czasami mówię, kurczę, ale tu było dzisiaj i pół. Ale czasami zdarza mi się tak, że dzwoni dzwonek, a uczniowie mówią już, mówię, okej, tak miało być. I to nie zawsze jest metoda projektu. To jest czasami dobry wykład, który się uda. To jest czasami fajny dialog. Forma nie ma znaczenia. Ale pojawiło się coś, co spowodowało, że wow, odkryliśmy coś tam. Ten błysk w oku ucznia. Czasami moja otwarta agenda mówi, a, ale powiedział kolej. Ma rację, na następnej lekcji to już wykorzystuje. To coś jakiś maluch powiedział. Odkrywamy świat. Odkrywamy świat na co dzień. Ja wierzę, jestem bardzo przekonany, tak podpisując się pod tymi słowami, które powiedział Tomek, że nasz świat może być lepszy, jeżeli będziemy kształtować siebie, w szczególności młodych ludzi, na to, żeby byli bardziej wyczuleni na to, jak, co ich otacza, tak? I wrażliwi na to, w jaki sposób mogą wpływać na świat. Żeby dostrzegali po prostu to, że można podnieść ten papierek, który leży gdzieś po drodze, albo papierek, który się mija. Że to nie jest tak, że ktoś to musi zrobić za nich, tylko żeby oni mogli to robić, to trzeba dać właśnie tą przestrzeń, autonomiczność, sprawczość. Tak? Szkoła niestety cały czas w tym wymiarze, w jakim funkcjonuje, często zabiera tę sprawczość, bo nawet systemowo jest dopisane, że z góry ma być powiedziane, w jaki sposób, gdzie i o której mamy dotrzeć. Nie ma możliwości wyboru tych form. A porażka jest czymś bezwzględnym, tak? To nie jest droga do celu, tylko wynik. Więc chciałbym, żeby szkoła uczyła odwagi podnoszenia porażek. Tak? Ja wyszedłem od tej porażki i za będę nie wracał, ponieważ tak naprawdę często nasze życie jest przepadane całym zbiorem porażek. I jeżeli się nauczymy po prostu wyciągać wnioski, nie przejmować się tymi porażkami, tylko po prostu iść dalej do przodu, temu ufmy może. Nie podkreślajmy naszych małych błędów, tylko pokazujmy im, czego się nauczyli właśnie ze swojego błędu. Bo co jest celem szkoły? Tak? To jak teraz byśmy zapytali większość uczniów, to by powiedzieli, egzamin z maturzysty, matura. Często już w pierwszej klasie uczniowie otrzymują informacje, na przykład w liceum. Pamiętajcie, już niedługo matura. To nas ustawia. Pytanie, czy naprawdę, jak z perspektywy tych osób, które już mają maturę za sobą, czy uważacie, że matura faktycznie była jakiejś znaczenia w waszym życiu? Czy oceny na maturze miały jakiekolwiek znaczenie? No właśnie. Tworzymy przyszłość. To, co powiedział Michał, to jest odezwa. O ile odezwa odkrywajcie świat, odkrywamy świat, była przede wszystkim do młodszej części widowni. Tyle
To, co powiedział teraz Michał, tak naprawdę odnosi się do nas, do rodziców, do nauczycieli. Mówiąc nauczyciele i rodzice, to było powiedziane jednym ciągiem. On fenomenalnie funkcjonuje z dzieciakami. Widziałem, jak je prowadzi fantastyczne warsztaty. Nie jest nauczycielem. Ale ja go spokojnie mogę nazwać nauczycielem, bo on wie, jak funkcjonować z dziećmi. Dla mnie, dla dyrektora szkoły, pojawia się pytanie, jak powinien być nauczyciel. Właśnie, nauczyciel odpowiedzialny za to, o czym przed chwilą tutaj powiedzieliśmy. Nauczyciel, który nie jest wszechwiedzącym mózgiem, tak jak było kiedyś, tylko nauczyciel, jak to się teraz ładnie mówi, jest supervisorem. Nauczyciel, który obserwuje cel uczniowie i pomaga im dojść do celu. Tak jak powiedział Michał, nie przekreślając ich porażek po drodze. I to słowo supervisor, który tak przygląda się uczniom, to jest coś, co jest bardzo trendy od jakiegoś czasu. Ja się z tym zgadzam. Prowadzę warsztaty dla różnych rad pedagogicznych czasami i cały czas o tym mówię. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która nie zmieniła się. Tak samo wyglądała 50 lat temu, tak wygląda teraz. Zmieniły się warunki. Mamy fenomenalne jako nauczyciele teraz warunki. Szczególnie w takiej szkole. A dzisiaj zobaczycie mnóstwo jeszcze fenomenalnych zabawek. Na ciebie patrzę. Które jeszcze dalej będą rewolucjonizowały technologicznie szkołę. Ale jakiejkolwiek metody byśmy nie stosowali, to dochodzimy do momentu, że ani dyrektor, ani rodzic, ani nikt inny nie jest w stanie wpłynąć na to, co dzieje się w zamkniętej sali. Jest nauczyciel, jest grupa uczniów. I chodzi o to, żeby oni jakoś go postrzegali. Nie możemy im powiedzieć, słuchajcie, takie powiedzi, macie mnie szanować, bo jestem nauczycielem, to już nie przejdzie. Ten algorytm musimy sobie zdobyć. Można powiedzieć, no trochę kiepsko, no tak kurczę, trzeba się starać, tak, no ciężka robota jest nauczycielem. No ciężka jest. Ale algorytm, który jest zdobyty, to jest sobie algorytm. Kochani, supervisor w porządku. Natomiast autorytet, mentor, to są nadal słowa, to są nadal ludzie, których potrzebują nasze dzieci, których potrzebuje nasza młodzież. I wtedy możemy świadomie powiedzieć, że faktycznie razem, już nie my, oni, nauczyciele, rodzice, dzieci, jako społeczność szkolna, jako społeczność, nie wiem, Białęki, społeczność związana z nowoczesnymi technologiami, społeczność, której leży na sercu nauczanie młodych ludzi, że razem tworzymy przyszłość. No, dziękuję, dobrze, że tak doceniłeś mówię pracę z młodzieżą, ale ja jedynie dodam, że w sumie ta moja praca wynikała po prostu naturalnie z tego, że ich traktuję jako partner, a nie jako osoby, które mają coś, chciałbym dowiedzieć, bo ja wiem więcej. Mam nadzieję, że tego to dostrzegałem. Mówiliśmy o szczytach, tak? W szczególności ta konferencja jest jakimś lokalnym wydarzeniem. Często nasze szczyty to są jakieś lokalne. I w sumie nie ma znaczenia, tak? Ważne, że trzeba sobie jakieś cele i po prostu je realizujemy. Chciałbym wam pokazać film o tym, jak może się kształtować. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. He must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So he takes guts to be a first follower. You stand out, you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more
people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. But over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. Jak widać, można porwać gumę. I chciałbym wam przekazać tylko to, że to, jak szkoła wygląda, zależy od nas. Ja na początku, jak powiem, kiedy padła idea na konferencji Koderek, to tam z taką smutną karteczką, mówiąc, że słuchajcie, może byśmy zrobili coś takiego. I gdyby nie osoby, które odpowiedziały na to, może to nie wyjdzie, ale spróbujmy, to by nic z tego nie było. W szczególności taką osobą jest Tomek, który muszę powiedzieć, że przeobraził wielki, nie wiem, tych hektarów jest, ale wiem, że przynajmniej tych pikseli chyba najczęściej 46 tysięcy czy jakoś tak. Zobaczmy, więc zachęcam was do tego. Tam były dwa elementy na tym filmie, tak? Pierwsza rzecz, że tak naprawdę ten pomysłodawca, lider jest bez znaczenia. Znaczenie mają te osoby, które pójdą za tym liderem wtedy tak naprawdę, to one to robią. I bardzo ci Tomku dziękuję za to, że tutaj wygrałeś. Dziękuję tym wszystkim osobom, które się zaangażowały w to, bo jest naprawdę mnóstwo osób, które tutaj pomogły. Niektóre dorzuciły tylko kamyczek, niektóre dorzuciły wielkie cegły. Bardzo wam dziękuję za to. Ja jestem przekonany, że jeżeli będziemy podejmować tego typu działania, naprawdę poczujemy w sobie sprawczość, nie będziemy się przejmować tym, że mamy 100 odmów, to jesteśmy w stanie dużo zmienić w szkole. Jesteśmy w stanie dużo zmienić też w naszej okolicy, bo szkoła to jest jakiś element, który kształtuje tak naprawdę nasze życie, a kształcimy nowe pokolenia, tak? Sami zostaliśmy wykształceni, ja w jakiś sposób zrzucałem miażdżą szkoły przez ileś lat, żeby dojść do takiego momentu właśnie, w którym się nie boję porażać. Więc ten palec wskazuje na was, tak? Możecie dużo zrobić. Po pierwsze właśnie upubliczyć tego typu działania. Druga rzecz, dołączyć do tego typu działań. Zainicjować sami swoje działania. Życzę wam młodych tutaj siedzących. Jest naprawdę fajna grupa młodzieży. To jest 130 osób, które się zaangażowało. Tak? Niektórzy to są lecerze, to jest to sobie szczerze. Wcześniej zarejestrowali się, potem się ukrywali w prądach. Ale jest naprawdę spora grupa życiaków, które po prostu popłynęły, tak? Które zasypywały pomysłami, które czasami ciężko było przetworzyć nawet ich kolejne pomysły. Ale to jest fantastyczne, właśnie o to chodzi, tak? Żeby otworzyć tych ludzi. Już nie pamiętam, co chciałem. No właśnie, o lawinie, tak? Że ten jeden kamyczek czasami może spowodować lawinę. I życzę wam tego, żebyście właśnie doświadczyli tego jak najwięcej. W ramach posłuchania. Ja będę teraz zapowiadał, co będzie dalej, ale tak się underestimate, to było takie słowo użyte, że prawie się nie doceniam, że ten kamyczek jest ważny. I ja chciałem powiedzieć, że jednak ten leadership jest, to jest ważne, bo jednak bez Michała mam taką grupę na WhatsAppie, wiecie, to jest niewyobrażalne, środek nocy, dnia, tysiące rzeczy, to jednak jest ważne, taki gość jest. Co prawda liczyłem, że ja się przebierałem i że on jednak zatańczy w slipkach, ale nie po następnym razem może się odważy. To nie wiem, czy to z miejsca na Koderku na to, ale należy mu się prawo. To jest zupełnie dobrze. Dziękuję za to, bo tak naprawdę należy nam się wszystkim, więc no sobie na zewnątrz. To jest tak, że żebyście wiedzieli, tak, że bardzo mi cieszy, że jakby ludzie reagują na różne pomysły i myślę, że każdego to cieszy, ale bez tej reakcji nic nie było. Tak? To jest właśnie kwestia tego, że ktoś kiedyś coś podchwycił, powiedział, ok, zadam się z tobą. Trudno, zgłaźnie się.
I życzę wam właśnie tego, żeby było wstydem nie wziąć udziału w tym, tak? To było tam powiedziane, że na początku ludzie nie biorą w tym udziału, bo się boją, że się zbłaźnią, a potem się boją zbłaźnić, że nie biorą w tym udziału. Więc mam nadzieję, że uda nam się w końcu połączyć te siły w ten sposób, że faktycznie ta szkoła będzie wyglądała inaczej, będzie błazeństwem i nie będzie w tym udziału. A propos konferencji. Konferencja ma swoją samą agendę. Macie punkty programu, warsztaty, te lekcje, ale jest taki blok tej konferencji, o godzinie 15, na którym serdecznie was zapraszam, który jest otwarty. Tam są tablice z takimi różnymi rysuneczkami. Możecie podczas całego dnia konferencji zastanowić się, o czym byście chcieli porozmawiać, jaki temat rzucić. Możecie doczepić do karteczkę do tych tablic. Jeżeli będzie więcej do danej tablicy niż jedna karteczka, poradzimy sobie z tym, nie ma problemu. Plan jest taki, o godzinie 15 spotykamy się tutaj, a tylko przedstawimy, jaki jest temat do omówienia. Podzielimy się według osób, które po prostu będą zainteresowane danym tematem. Jeżeli ktoś pojawi się, tutaj macie hasło, tak? Wszystko zaczyna się w właściwym czasie, ci, którzy są właściwie ludzie. Jeżeli temat zakryty, tak? Ktoś będzie zainteresowany, to dyskutujecie sobie. Jest tutaj wiele różnych osób, wiele różnych przedstawicieli. Są młodzi ludzie, naprawdę dyskusja z młodymi ludźmi, to jest moim zdaniem podstawa i wcześniejsza konferencja, którą organizowaliśmy. Wszyscy wychodzili z takimi młodzi ludzie mówią. Jak oni ciekawie opowiadają, tak? Więc zapraszam młodych do tej dyskusji. Zapraszam też do zgłaszania tematów. O 15 krótko przedstawimy, podzielimy się na takie podstoliki i będziemy dyskutować. Tego was serdecznie zapraszam. Też o godzinie bodajże, o której tam konkurs do lekcji dziewczyny, chyba o 12.40, czy jakoś tak się zaczyna konkurs do lekcji uczniowskiej. Od 12.14. Od 12.14 jest konkurs do lekcji uczniowskiej. Przyjdźcie, posłuchajcie młodych ludzi. Odważnych ludzi, którzy się nie boją tutaj stanąć, opowiadać o swoich spacjach i zainteresowaniach. Zapraszam posłuchać ich i też być może zagłosować. Moim zdaniem każdy jest zwycięzcą, ale forma konkursu na swoje lepsze. No jeszcze jedna forma bezpośredniego uczestnictwa w wydarzeniu. Tam naprzeciwko robotów mniej więcej, między rejestracją a robotami, między rejestracją a wystawą, po prawej stronie, patrząc z tej strony, stoi taka tablica przygotowana przez Agnieszkę, tablica, na której można przyciąć sobie uśmieszek, przyciąć też można. Są markerki, są długopisiki, są kolorowe tabliczki. Możecie na sesjego. Możecie sobie coś tam fajnego napisać, wyrazić swoją opinię, bądź wizualnie rysując, bądź coś pisząc. Czyli mamy open space, mamy konkurs prelekcji, mamy opinię i 130 coś innych różnych wydarzeń. Ja jeszcze widzę tam Tomka z tyłu na samym końcu, taki człowiek niepozorny, ale tam dziękowałem jednemu Tomkowi, też drugiemu Tomkowi muszę podziękować. Jest to człowiek, który te wszystkie porażki bierze na klatę. Ja często się wydarzałam Tomku, dzięki, bo od pierwszych edycji, że tak powiem, wspierasz i jesteś bardzo zaangażowany. Też oklaski dla Tomka. Przepraszam cię, Marcinie, nie wjechaliśmy na twoją prelekcję, ale jego bohaterka jest to, że początek na przemian zawsze nam się usuwa. Zapraszam was, Marcin na pewno będzie kontynuował. Fantastyczną rzecz, która się już dzieje, tak? My kiedyś powołaliśmy fundację, kiedy dobra szkoła, Marcin, za tym, żeby zrobić waszą szkołę, o której gadamy, a Marcin po prostu taką szkołę robi, więc posłuchajcie, jak szkoła może funkcjonować. Zapraszam was do całej konferencji, w szczególności do Marcina. Dzięki.